Siemanczko, witam wszystkich, z tej strony Spokojny i dzisiaj jesteśmy ponownie na Skype'ie, jak już się zorientowaliście pewnie. Co mogę wam powiedzieć? Ogólnie przejrzymy serwer, co się zmieniło i tak dalej. Już drugie podejście do nagrywania, no niestety, jak zwykle coś muszę odwalić. Tak, pierwsze co, to jeśli nie wiecie, to idź spokojny. I jesteście na wyspie mojej i moich kolegów. Aha, dobra, został banan, mniejsza o to. Myślałem, że na wyspie coś. Darmowa trzcina, darmowe kaktusy. I tu powinna być darmowa dynia, ale bym musiał zrobić tam na przycisk. Z takiej racji, że... Kuźwa, jak mnie to wnerwia. Tutaj zegarek się nieraz wykrzacza, tak jak w tym momencie właśnie. I on tak się za każdym razem wykrzacza, a mi się tego nie chce naprawić, bo moim zdaniem to jest niewarte zachodu. No po prostu nie chcę. Czemu się wykrzacza? Zaraz się wykrzaczy. Dobra, mniejsza o to. Niech sobie tam chodzi. Macie trzcinę i macie kaktusy. Dobra. Tyle stąd. Widzieliście, starczy. Możecie sobie przyjść i pozarabiać pieniążki na start. Dobra. Jesteśmy sobie na spawnie z Kajapa. Siema. Co tam patrzysz? No typ tam sobie wszedł. Brawo. Dobra. Patrzymy sobie na przykład bal. Top. I co my tutaj mamy? Ogólnie jest topka. Zmieniła się. Patrzyłem przed chwilą na topkę. Koleś z trzeciej pozycji dostał właśnie VIP-a. Spoko w międzyczasie. Dobra, co my tutaj mamy? 750 tysięcy wciór kasy. 650 tysięcy wciór kasy. Myślałem ogólnie, że te topki będą troszkę większe na ten moment. Eragon troszeczkę też ma. Davidson z mojej wyspy ma 132 tysiące, ja mam 120. Miałem zrobić kiedyś jakiś konkurs na to, ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie, o jestem ja. I tak dalej, tak dalej. Co to jest? Ogólnie na serwerze jest 40 osób po tej porze, a mamy coś około 23 w niedzielę, więc jest spoko. Nawet Krynio siedzi na serwerze, co kiedyś było dziwne. Budowniczy Zong, teraz mam rozkminę, czy to jest nowy budowniczy, czy stary budowniczy, no zobaczymy. Wydaje mi się, że już był, ale nie dam sobie ręki obciąć. Nie było mnie tu ponad tydzień, albo z dwa. Dobra, zobaczmy jak wygląda ISTO, bo to mnie bardzo interesuje. Czy nasza wyspa jest jeszcze w topce? Tutaj nie. 18 tysięcy punktów. O kuźwa. 16 tysięcy punktów. Ja i jego. 10 tysięcy punktów. W ogóle wyspa niczyja. I tu jesteśmy my. 10 300. Byliśmy top 1, troszeczkę się widzę zmieniło, tutaj 8 tysięcy, kaktusiki chyba przestali grać. Macedonia też tak średnio. Lazo Bambusowy na pewno przestał grać, a ich tam sporo było. No i tak wygląda topka, czyli... Wow, co tu się stało? 18 tysięcy punktów, a gdzie tu jeszcze do następnej edycji? Parę miesięcy? Na pewno. Z tego co wiem to parę miesięcy. Więc... no. Jest co podziwiać, tak? Dobra, zobaczmy co oni tutaj mają. Wow. Tu jest ich level wyspy właśnie, nie? Tam, jak tam jest, jak tam nie ma 10 staków na minutę, to ja nie wiem. Jaki koks, dobra, mniejsza o to. Zobaczmy co oni tutaj mają. A szlaguje, widzicie? Tutaj, przez te golemy. Skupują złoto, spoko. To jakiś enchant, co tutaj macie? Kaktusy można kupować, spoko. Po 50, no spoko. U mnie macie za friką, możecie sobie wbijać. Ja tam wam i tak nie mam nic z tego, a te kaktusy niech sobie tam będą. Porobili wszystkie questy, jaj jego. Główki mają swoje, jajka mają. I głowy, no główki to dajcie, głowy są wyrąbane w nie. Za nim nie chodzi, przykro. No to akurat zarąbiste, no to jest sala chwały, że tak powiem.
Podpisy, nie podpisy, co to jest? Wow, ale zobaczcie, jak się laguje. Trzcina. A, myślałem, że to są schody, dobra, shift. Co wy tutaj macie? Na pewno... O kurde, zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, jak ktoś ma słabszego kompa, to przesrane. Spoko zarobek i tutaj widzę też spoko zarobek, no kurde. Tylko wbijać i zarabiać, a na żelazie mają zarobek? Nie. Aha. Kolejniarka dla 10 spawnerów plus zarobki. Dobra, mniejsza o to. Ja tu widzę wciąż spawnerów, jak tu jest pewnie ze 40, myślę, że będzie dużo. A, oni jeszcze mają 10 u góry dla ludzi. Tam mają dyszkę, a tutaj mają... Ile tu ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, a tych słupków pojadą dużo. Nie chcę mi z tego liczyć, ale odgromadź tutaj jest. Tu sobie koleś awczy i zarabia, no spoko. Dobra, lecimy na następną wyspę, bo ten odcinek będzie trwał pół godziny. Kreator Kozak, co wy tutaj macie? Zarobek, dynie, cztery bacony, spoko. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Trzcinę po 9 za stack, spoko. Nie źle zarobkowo i... Nie, dobra, mniejsza o to. Papkiny też zarobkowo nie jest źle. Ciekawe jaki mają drop, nawet nie chce mi się tego kupywać, żeby potem sprzedawać. Ale obstawiam, że dość... No może, zobaczymy co to jest, ale... Jak wyspa z taką topką, to jakoś szał tutaj nie widać, oprócz tego, że jest full złota. Z taką ilością punktów coś by mogli już lepszego zarobić. Ci mają zarąbiście, a ci już troszeczkę gorzej. Dobra, zobaczmy co to jest za wyspa. W ogóle ta wyspa jest, ale nie wiadomo czy ja. Spoko. Okradzenie to my, kaktusiki, zobaczmy co to jest. Aha, czyli tu się nic nie zmieniło za bardzo, tu jest cały czas to samo. Macedonia, tutaj nie można wejść, spoko. Bajecznie, aha, czyli to jest ta wyspa. No wiem, która to jest wyspa, latałem już po niej. Tam macie Pokemona, tu macie SpongeBoba, jakieś inne tam rzeczy. Nic nadzwyczajnego, w ogóle ta wyspa ma taki... Taki level, spoko. Teraz mogę sobie zamknięta wyspa, ciekawe czemu. Tutaj też nie mogę wejść, jak zwykle spokojnie nigdzie nie może wejść. I to jest ostatnia wyspa. Co my tutaj mamy? Zarobiarka na kaktusach. Po 40... A. Czyli tak samo. Dobra, mieszka to do góry. Do góry już nic nie ma, tutaj są... kaktusy. Ja nie chcę tutaj lecieć, dobra. Ile tu tych kaktusów macie? No parę pięter macie, raz, dwa, trzy... Cztery piętra, no nie, szału nie ma, nie jest źle. Cztery bacony i miejsca na to od czula jeszcze więcej. Spróbujmy wylecieć, obstawiam, że jest zamknięte u góry szkłem, ale zobaczymy. Warto spróbować. Tak, tu jest szkło. Tu jest otwarte. Wow, to jest zarąbiste. Heh, to jest magia. SSS-a sobie zrobię. Wiem, że ściągnięte skądś, ale że komuś się to w ogóle chciało robić. Szacun dla niego. Tutaj jeszcze trochę. Zarobista sprawa. Nie chciałbym się tego konstruować. Wow, jeszcze mają jakieś rzeczy. To jest szacun dla nich, nie? Zachęci. I tu jeszcze na każdej ścianie coś. Wow, nie no, zarobista. To... Zarąbista to jest. To będzie jakiś autobotów. No może nie pamiętam. Z Transformersów tu będzie pewnie jakieś cudo. A tutaj na dole co macie? Jakąś wioskę. Też ładnie się prezentuje. I spoko. Tutaj macie golemy. Kijowo rozstawione, ale dobrze. Ile wy tu macie spawnerów? Ile? 4, 4, 8. 12, 16 spawnerów golemów. Odgromadź, ciut. Mi się już odechciało grać na serwerze, bo jak straciliśmy to. A ogólnie jeszcze takie info, bo był filmik, że ktoś wyrzucił nasze spawnery w kosmos. Podobno się gdzieś odnalazły.
Gdzieś tam gdzieś. Nie będę wam mówił co jak, ale gdzieś się Znaczy przynajmniej Krynia mi tak mówił, a jaka jest w tym prawda, nie wiadomo. Gdzieś się niby odnalazły nasze spawnerki u kogoś. Ta wyspa jest robiona tak samo jak ta. Ciekawe. A tutaj mają lód i co dwie warstwy. A nie. A wygląda... Z daleka wygląda jakby dwie warstwy były. Zobaczcie, o tak. Dobra, co mogę powiedzieć jeszcze? Chyba nic. Idziemy na spawna. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Ogólnie odcinek z Super Skyblocka będzie, mam nadzieję, że niedługo. Trochę pokopałem, ale za bardzo miałem też czasu na coś takiego. Jakiś serwer mam do zobaczenia, więc też wleci odcinek z serwera. I wbijajcie na konkurs, może coś wygracie. Premka jest do wygrania, z tego co wiem. No i to tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie. Łapkę w górę na zachętę, komentarz, subskrypcja. A, i czy 1 września będę grał na MC Skyblocku? Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że nie. Ale zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. No. To chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Hejo!